350 roku powstał pierwszy kościół drewniany nad rzeką Bednarką. Obecnie w tym miejscu stoi dom ludowy. Na wyposażenie kościoła król Kazimierz Wielki ofiarował jeden łan magdeburski. Na skutek podmywania brzegu zaistniała potrzeba przeniesienia i powiększenia świątyni. Obok kościoła stała dzwonnica. Miała ona kształt wysokiej ściany nakrytej dachem. Większy dzwon rozbito przy ściąganiu go z dzwonnicy. Zachowało się kilka odłamków z napisem w języku łacińskim. Po przetłumaczeniu brzmią one: Królu chwały, przyjdź z pokojem. Odłamki tego dzwonu znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kościół obecny, murowany, zbudowany z inicjatywy księdza Jana Kłosa według planu architekta Teodora Talowskiego. W stylu neogotyckim został zbudowany w 1906 roku. Wymiary kościoła wynoszą 37 metrów długości i 22 metry szerokości w nawie krzyżowej. Charakteryzuje się wysoką szczelistą wieżą, która ma 42 metry wysokości. Kościół został wyposażony w 3 piękne ołtarze z drewa wykonane w Lwowie. Natomiast piękne figury zostały wykonane w Turolu. Na uwagę zasługuje ołtarz główny pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i boczny Matki Boskiej. Podczas renowacji odkryto uszkodzony w czasie działań wojennych witraż z ornamentyką liściastą. W centrum oczywiście znajduje się Najświętszy Sakrament, jak istota i w ogóle nauka kościoła mówi, że w centrum każdego kościoła ma być tabernakul. I charakterystyczne dla aniołki, które oczywiście wyrażają aniołów stróżu i również to, że każdy z nas ma anioła, który ma przemawiać za tym, że mamy wybierać. W centrum tego ołtarza możemy też dostrzec osobę Jezusa Chrystusa nad tabernakulum. Najprawdopodobniej z prorokiem Eliaszem starotestamentalnym. Symbolizuje to aniołek, który jest zapowiedzią. A druga stronie charakterystyczna postać apostoła narodu świętego Pawła, który z mieczem, jako ten, który miał swój Damaszek z prześladowcy chrześcijan, staje się apostołem narodu świętego Piotra, apostoła ten, który otrzymał klucze, czyli władza prymatu właśnie świętego Piotra apostoła. Kościół parafialny w Osobnicy ma zaledwie 100 lat, dlatego charakterystyka i specyfika jego jest na lewej stronie. Obraz świętego Stanisława, biskupa męczennika, jak podaje legenda, przedstawia wskrzeszenie Piotra. Po prawej tej stronie osoba świętej Jadwigi Śląskiej Królowej, która jest drugorzędną patronką naszej parafii. Zapraszamy do osób.